Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowic, a to jest kolejny odcinek Simulator Train Sim World. Drodzy Państwo, miał być dzisiaj właściwie najwątły odcinek, należy, no, najwątły jakimś dziwnym cudem, nie wiem, 15 czy 10 lat na sekundę. Nie wiem czemu, no po prostu mój komputer. Znaczy procesor, nie komputer, no bo grafika nie wiem na 40% działała, ale no procesor nie daje siły i miałem 10 lat na sekundę, więc nagrywam to teraz nawet Windows, tym nagrywarką Windowsową na Windowsie 10, więc mam nadzieję, że jak mi będzie jak najbardziej dobra. I dzisiaj wykonujemy sobie rozkład Aschaffenburg w Dohaigenbrücke. Zatrzymanie na wszystkich przystankach. Chyba to potrwa, nie wiem, 20 minut, coś, nie? To jest taki plan na dzisiejszy odcinek. Kontynuuję grę. I mam otworzyć drzwi. Dajemy master switch na neutral. To sobie dajemy na lewo i otwieramy. Teraz pewnie się zapytacie, czemu zaczynam od tego scenariusza, a nie od początkowego. Dlatego, że musiałem sobie obczaić te wszystkie systemy, jak tutaj działają. Przełączamy sobie światełka na headlines jako światła, nie wiem. Pantograf, no to tutaj jest dobre. Electric pneumatic brake, nie? Hamulce wyluzowane. Załączam sobie AFB. Dobrze, AFB jest załączone. Instrumental light może być. To dajemy na off. Headlines reduce. O, czyli jest bardzo dobrze. Teraz mam checkpoint do 9.11, nie? Dajemy sobie ten nastawnik jazdy na pozycję do przodu. To jest, no, wyłączony trail lane. Jest dobrze. Sprawdźmy. Sygnały działają prawidłowo. Zahamujmy skład. Właśnie nie wiem, czy mi się wyświetlają te informacje tam, widzicie? Jednak ruszę te timy i... Ale to tylko jak chcę załączyć hamulec z klawiatury, nie? Nie wiem czemu. Dobra, mam zablokować drzwi. Drzwi zostały zablokowane. I ruszamy. Nie ruszamy. W sumie to nie wiem czemu. A, już wiem czemu. Załączyłem sobie AFB i się potem zastanawiam czemu. Dobra. Teraz ruszamy, nie? Dobra, musimy skasować pedalowanie. Zugbeeinflussung. Dbać również o WiFi, która nam się tutaj wyświetla, nie? Za jakiś czas. Zugbeeinflussung.
Sifa. Sifa. Będzie 150. Zugbeeinflussung. Dobra, irytuje mnie ta AFB, bo się zatrzymał na 150 km i nie wie co ma robić ze sobą. No widzicie, pociąg sobie na spokojnie daje radę się rozpędzić do tych 160. Dobra, i zaczynamy zwalnianie, bo jak widać na PZP nam się wyświetliło. Jeszcze mamy zwalnik do prędkości 85 km na godzinę w ciągu 23 sekund, nie? Sifa, Sifa. Zwangsbremsung. A, nie zdążyłem. No super. Zwangsbremsung. Dobry maszynista zamienia. Zwangsbremsung. Dobra. Zażegnaliśmy to, nie? Jedziemy dalej. Zugbeeinflussung. Dobra, PZB jest na 45, nie? Zugbeeinflussung. Możemy przekroczyć. Sifa, Sifa. Już się zmieniło na 85, nie? Zugbeeinflussung. Ale ten rozjazd wyjechał się. Dobra, my tu i tak mamy stację, więc wiecie. Trochę spóźnienie jak zawsze. U mnie to bywa. Jeszcze nigdy w tym symulatorze praktycznie nie jechałem na czas. Dobra, załączymy sobie
Nie załączyło. AFB, AFB, AFB. Idziemy sobie to zobaczyć. Tak wygląda nasz skład, nie? Ładnie, pięknie. Mi się podoba. Mamy taki przedział, nie wiem. Na co? Nie możemy tu niestety nawet sobie usiąść. Mamy taki podwyższony. Ale co nam po tym, jak ikać z tego miejsca, nie możemy kontrolować naszego składu, a teraz lecimy, bo trzeba drzwi zamykać. Zamknij. Leć. Dalej. Ułóż Zifa na, znaczy BZB jest na 45. Trzeba wdusić ten klawisz i tak jeszcze i przejeżdżamy. Sifa, Zugbeeinflussung. Wolnie to tu cały czas jest w górę. Dosyć znacznie, nie? Zawsze delikatne zahamowanie na końcóweczkę musi być. Co, że pasażerowie jechali głowami do przedniego siedzenia, ale do hamowania nie odczuli. Ale to nie wiem, niby tu pokazują, że tu się powinienem zatrzymać, nie? Do jakiegoś takiego momentu. Gdzie to jest wytyczone? Nie ma tutaj takiego znaku, nie? Że się powinienem zatrzymać. Nie, bo był ten halt. No, tu po tej stronie też nie idę, nie? Halt. Właśnie.
drzwi. Bijemy kierunek do przodu. Drzwi się zamknęły. I nadajemy mocy, nie? Standard. Ma w miarę przyspieszenie, nie? Ten pociąg. Taki myczek, nie? Sifa, Sifa. No, 110. Znowu już musimy zwalnić, nie? Tym razem może w czasie się trzeba wyrobić. O, mi się udało. Zug beeinflussung. Zug beeinflussung. Dajmy na semaforze było do 45. Znaczy do 40, no dobrze. Już rozumiem. Czyli nie jest tylko, że trzeba się słuchać PZB, to się on pokazuje. Semafor jest jeszcze ważniejszy, no dobrze. No zero będziemy jechać inaczej znowuż. Zujte się wagony, zujte. Ale w ogóle czemu tam takie ograniczenia? Bo tam chyba widzę sygnał na stój, czy będziemy zjeżdżać na lewy? Na lewy tor? Chyba na lewy.
przyjaciół. Zugbeeinflussung. Sifa. Sprawdziłem i otworzyłem z tej strony i też na drugiej strony. Nie, bo tu i tu jest peron. I siadają i wysiadają z jednej z ludzi o tym. Aha, i to już wszystko. No i dobrze, więc uwaga. Drodzy Państwo, komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.